udanej, myślę, gali otwierającej nowy rozdział w historii DSF-ki Boxing Challenge, no bo właśnie telewizja TVP Sport. No i chyba ta walka wieczoru uratowała tak naprawdę to, że no niestety ten mecz Polska-Białoruś nie poszedł, ale widziałem, słyszałem w zasadzie, że kibice wyszli śpiewająco dosłownie, więc chyba ta walka wieczoru uratowała. To znaczy tak, no mecz Polska-Białoruś był bardzo trudny mecz, tak wspominałem przedtem w wywiadach, że to nie będzie łatwy mecz. Białorusi przyjechali w bardzo mocnym składzie. Jak typowałem wcześniej wynik, albo na 3-2 naszą korzyść, albo 3-2 na naszą niekorzyść. Spełnił się ten czarny scenariusz niestety, ale to też nie jest, że stała się jakaś tam tragedia, tak? To nie jest pierwszy, to nie jest ostatni nasz mecz, więc kwestia doskonałej sobie zawodników, rozmowy z nimi i tyle. Najsłabszym u nas zawodnikiem dzisiejszego meczu, moim zdaniem, to był Mirkowski, jednak nie zrobił progresu, nie stanął w wysokości zadania i mogło być trochę inaczej. No trudno, stało się jak stało, porozmawiał i ciągnął wnioski. Natomiast no, walka podsumowująca, walka kończąca tutaj Tomka, no to tak powiedziałem, cała Polska tą walkę będzie pamiętała, myślę, że będzie pamiętała. W tym meczu właśnie dyskusyjna była walka, czy wynik, punktacja walki Michała Królika i właśnie pytanie, jak pan sędziował, punktował. To znaczy sam rozmawiałem z sędzią ostatnio, z szefem sędziów na koniec po tej gali, tak? Moim zdaniem należało dać dodatkową rundę jeszcze, nie? Wtedy, która by rozwiązała wątpliwości. No, sędziowie zdecydowali. No, myślę, że trochę trzeba będzie przyłożyć się tutaj uwagi do szkoleń większej ilości sędziów, żeby oni jednak bardziej może patrzyli tutaj pod różnymi aspektami, nie tylko gdzieś patrzyli za dziewczynami, może czasami się im rzuca okiem, no. Ale chyba, że cała Polska będzie pamiętała tą walkę wieczoru, a jak pan skomentuje to spektakularne zwycięstwo Tomasza Sarary? Ja jestem osobiście bardzo szczęśliwy, bo pragnę, żeby ten pas wrócił do Polski. Nie bardzo mocno gdzieś tam serce bolało, że ten pas jest za granicą. To znaczy nie to, że zamykamy się, tak? Nie, wręcz odwrotnie. Fajnie, że pasy wychodzą za granicę, jak poszedł do Włoch ostatnio pas, ale jednak te królewskie wadze to fajnie mieć w tego mistrza i w końcu mamy, tak? No bo kto jak nie Tomek mógł mistrzem zostać. Bierzecie pod uwagę organizację rewanżu? No myślę, że w tej chwili na dzień dzisiejszy tego nie przewiduję, ale nie wiadomo jak będzie w przyszłości. To kwestia jak będzie Petr, jak będzie się toczył swoje pojedynki dalsze, jak się będzie, jaki będzie progres u niego. Myślę, że rewanż mógł być ciekawym tutaj wydarzeniem, no ale zobaczymy. Na tą chwilę nie chcę tutaj przekraczać ani tak, ani nie. To efektowne zwycięstwo chyba warte było nawet tego, że przegraliśmy jako drużyna z Białorusią i chyba to jest najważniejsze. Jak pan to ocenia? Nie, no tak, tak powiedziałem wcześniej, no to zwycięstwo, jak gdyby ostatnia walka, jak gdyby pozostawia, tak, najbardziej w pamięci, tak, i ta walka pozostanie w pamięci tutaj wielu Polaków i wielu Białorusinów i nie tylko, na całym świecie też będzie oglądał. A na Tomka kto mógłby być następny? Tomasz powiedział, Sarara oczywiście powiedział, życzyłby sobie właśnie jakiegoś takiego wielkiego zagranicznego nazwiska, czyli niekoniecznie kogoś z drabinki DSF-u, tylko nawet właśnie spoza. Tak, mamy Holendrów, mamy Francuzów, którzy mogliby zawalczyć z Tomkiem. Zobaczymy. Jeszcze czas pokaże. Na tą chwilę nie ma tego nazwiska gdzieś tam wytypowanego, nie ma żadnych rozmów, bo czekaliśmy na wynik tej walki tutaj. Natomiast na pewno w tej chwili nie ma dla niego żadnego Polaka, z którym chciałbym go zostawić. A któryś z Rumunów, Andrzej Stoika, Bogdan Stoika, bo to są dwaj bracia, którzy walczą w podobnej kategorii, tam jeden w 95, albo Katalin Moroszanu, z którym wygrał Michał Turyński. Jest możliwość w ogóle sprowadzenia go tutaj? Bo pan był w Bukareszcie. W Bukareszcie jest możliwość. Rozważamy też możliwość meczu Polska-Rumunia, też w przyszłości taką mamy taką propozycję i kilka jeszcze innych. Myślę, że któryś z tych zawodników zobaczy w turnieju naszym wagi ciężkiej, z tym turniejem ruszamy też właśnie w Krakowie. Sporo dzisiaj pięknych motocykli, kiedyś UFC dawało zwycięzcą Tufa Harley'e, może warto wprowadzić coś takiego w Polsce. I kiedy dziennikarze je dostaną? Może z czasem, chociaż pojeździć na weekend. Nie, rozmawiamy z Harley'em właśnie, być może coś takiego się pojawi. Natomiast no, Harley jest naszym partnerem, więc on stąd tutaj oficjalnym, więc jak gdyby no, te motocykle będą przy większości naszych galach gdzieś tam wystawiane, promowane. A co za tym idzie, na pewno w tej chwili zawodnicy, którzy jeżdżą, którzy mają prawo jazdy, mogą sobie brać Harley'a, jak będzie sezon, oczywiście na tydzień czasu do takich jazd testowych. Został podobno... Przepraszam, jak rozmawialiśmy wcześniej też o Danielu Omerańczuku, czy Marcinie Różalskim, no ale też jest Jewtuszko, mamy też Strusa. Chciałbym się spytać pana o opinię prywatną, no bo to jednak jest inny styl niż K1, to jednak jest inny poziom tej stójki. I jak w pana ocenie zawodnicy MMA się sprawdzają w kickboxu? I teraz mam odpowiedź prywatnie przy iluś kamerach. Oczywiście całkowicie prywatną wypowiedź. Nie, więc powiem tak, nie będę więcej polskiego zawodniku za MMA, gdyż stójka zawodnika, który był tylko zawodnikiem MMA, tak?
Stójka jest brzydką stójką. Jeżeli ktoś wywodził się podobnie jak Marcin czy Daniel z K1, tak, albo z Muay Thai, tak, ta stójka jest zupełnie inna. On potrafi, ma te swoje jeszcze nawyki, to zostało u niego gdzieś tam zakodowane, potrafi walczyć ładnie. Natomiast ktoś nie robił tego, to nie ma sensu po prostu. Na tym etapie, jakim jesteśmy, jest tą stylizą, którą mamy, stawiamy całkowicie na czystych polskich sportowców po K1 albo po Muay Thai, którzy byli, tak? Oczywiście z tymi, którzy mamy kontrakt jak z Irokezem czy z Trusem, nie zamykamy tych kontraktów, to nie jest jeszcze tak. Karol Celiński. Jeszcze Karol Celiński, tak jest, tak. No, także. Jeśli chodzi o Arka Wrzoska, dzisiaj akurat nie poszło mu w turnieju wagi ciężkiej Glory. Myślicie o tym, żeby go jeszcze tutaj sprowadzić, skonfrontować, bo to jest drugi zawodnik wagi ciężkiej w Glory, tak, Polski. Arek Wrzosek jest bardzo ciekawą postacią i z Arkiem Wrzoskiem mieliśmy wstęp do sobie rozmowy, umówiliśmy się, że po walce w Glory, tak, siadamy gdzieś tam do stołu, będziemy rozmawiali. Został pan prezesem fundacji podobno, Sprzymierzeni z Grom. Albo jednym z prezesów, gdzieś takie słuchy chodzą. Nie zostałem prezesem, zostałem członkiem rady nadzorczej, tak. No. Gdzieś tam bliskie sercu. Przepraszam jeszcze, a propos tych nazwisk MMA, to był Tomasz Kondraciuk jeszcze, który jakby ten kontrakt nie został zrealizowany. On z kolei powiedział, że kończy z MMA i właśnie no chce się realizować w tym K1. Co z nim? Panie Wątku, zaskoczy mnie pan dzisiaj. Nie naprawdę. Pierwszy raz. Tak. No tak często tego nie było, no ale... Ale nie. Z Tomkiem będziemy rozmawiali. Tak. Będzie na pewno zawalczy w przeciągu tego pierwszego półrocza naszego. Spali mi 10%. Tomasz. Tak, bo... Tak. Muszę pamiętać. Ja mu też przypomnę przy wypłacie. Tak. Jeszcze... Dobra. Biznes po prostu, panowie, no. Panie Sławku, jeszcze jest takie jedno nazwisko. Andrzej Gerasimczuk, który pokonał Rico Verhoevena w 2016 roku. To byłby dobry zawodnik dla Tomasza Sarary, bo to jest zawodnik, który pokonał mistrza Glory. No nie odbyłoby się to bez echa. Myślicie o tym, żeby go ściągnąć? Jest taka możliwość? To znaczy na tę chwilę jest taką możliwość, żeby ściągać każdego zawodnika też, jak gdyby. Od nowego roku mam nowego partnera biznesowego, także federacja będzie zasilona w jakiś sposób bardziej mocno finansowo, stabilniejsze będą nasza sytuacja i też myślimy o tym, żeby ściągać coraz lepsze nazwiska, tak? Tylko pod tym kątem też musi być odpowiednia hala sportowa, nie? Bo wiadomo, dobrego nazwiska to wtedy trzeba wziąć trochę większą halę, żeby ta publiczność mogła w większej ilości przyjść sobie móc na żywo to obejrzeć. No dobra, to ja się zgłaszam do matchmakera tam, już po dole za tą walkę. No tak. Panu się przypomni, panie Tomku, tak. Panu się przypomni.